Jest 14 październik, to jest kwitnący wianecznik. Ten wianecznik w opisie miał redy. Miał zakwitnąć na czerwono. Zakwitł na żółty kolor. Od kilku dni, w zasadzie od prawie tygodnia, jest osłaniany agrowłókniną białą, tak jak i kanna Stuttgart. Były mrozy, dalie wszystkie totalnie zmarzły. Tak wyglądają dalie po kilku nocach, z przymrozkami. Do wykopania idą, ale wiadomo, że karpa nie ucierpi. Musiałby być bardzo duży mróz. Tutaj łodygi nawet zielone są w dali. Te też, także bezpieczne są w ziemi, nie chwiecą jeszcze. Widać, jest kolejne dalie po przymrozkach. A wianeczniki, kanna Stuttgart, osłonięte, bezpieczne były. Strasznie mi zależało na tym, by doczekać zakwitu tego kwiatka. Jest jeszcze jedna odmiana, która jeszcze nie kwitła i pąków nie ma. Myślę, że w przyszłym roku zakwitnie. Także, ale jeszcze ostatnie dwie noce agrowłóknina sfrunęła. Te noce były ciut cieplejsze, aczkolwiek blisko zera. I nic nie jest kwiatkowi i liściom. Ten wianecznik, który w oranżerii zakwitł około miesiąca temu, 3 tygodnie temu, już mu kwiatuchy przekwitają. Kanna ze środka jeszcze wypuszcza liść. Będę chciała przetrzymać jak najdłużej w gruncie i wianeczniki, i kanny. Tu jest kolejny wianecznik, jak imbir ma liście. Już mały grzyb się rzuca. No i to na tyle by było. 4 pędy, 5 nawet. Nawet mały 5. 5, 6. Czyli mogę stwierdzić, że jest to roślina bezproblemowa, ale mało znana. Tu kolejny pęd. O pięknym różowym zabarwieniu, delikatnym. Za rok też je wkopię do gruntu. A tu w oranżerii, tak przez szybę pokażę, bo drzwi zamknięte, w tej donicy rośnie wianecznik, który już kwitł. I teraz nie wiem, czy się uda, czy odbicie będzie. O, widać. Tu kwiatek przykwitnięty. Zobaczymy, czy zawiąże nasiona. Czy uda się. No nic. Czas pokaże. Jesień. Połowa października. Kasztan liście zgubił. Ptaki śpiewają. Jeszcze pokażę tylko monsterę, która mrozem dostała ostro. Takie czarne liście jej się zrobiły, brązowe mocno. Pędy ma zielone. I tam wszystko również. Jeszcze to jest kanna rosnąca w gruncie, razem z kannami, które z nasion były wysiane. Też na razie ich nie wykopuję. Im dłużej w ziemi, tym lepiej. Bo przecież prawie że pół roku przechowywania czeka je. I to jest Musafolia grande.
Liście są równie efektowne, takie przemarznięte, brązowe. Też mają swój urok. A na samym szczycie prawdopodobnie zawiązało się nasionko. Też sprawdzę za jakiś czas. Torebeczka jest. Czy jest w niej nasiono? Tu w okolicy wiaty rośnie jeszcze wianecznik kolejny wkopany do gruntu. O, i dostał mrozem. Tutaj nic go nie osłaniało. I lilia jeszcze taka. Tak, wiotki zrobił się. Karpa, czy tam bulwa, nie ucierpiała na pewno. No nic, odrodzi się. Pozdrawiam. A jeszcze pokażę szybciutko mieczyki. Przez mróz nie dały rady zakwitnąć jednak. Zostaną w tych donicach. Przez zimę nie będę wykopywała. Cztery różne kolory, cztery odmiany. Jeszcze jedno. Stąd wykopane zostały brugmansje, pozabierane pelargonie, fuksje. W gruncie zostały tylko oleandry. Ten jakiś taki kremowo-łososiowy. Ten jest biały lub różowy. I tutaj również biały lub różowy któryś. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że te liście to jest oznaka ręka mrozu. Nie wiem. Prawdopodobnie tak, bo tydzień temu przed mrozami nie było takiego ubarwienia. Dalie ocalały, ale tylko w tych partiach w głębi lub nisko. Góra została zważona przez mróz, a dół, proszę, zielony. I ołownik. Nie pamiętam dalej, jak się nazywa. Uszkowaty, baldaszkowaty. W każdym razie ołownik też wytrzymał te... Z minus 3-4 było. Miało być 0-1 stopni, ale też u nas, jak i u niektórych z Państwa, jest 3-4 stopnie mniej niż podaje, niż przewiduje prognoza pogody. Także oleandry, ołownik i nisko dalia ocalała. Tu dalia taka malutka też ocalała. Jest jeszcze tutaj jedno drzewo, które nazywa się sumak octowiec. Ono jest przepiękne, jak przebarwia się. Tylko diabeł straszliwy z niego, ponieważ wypuszcza mnóstwo odrostów. Z tego tytułu nie lubię go. Z tego powodu. Tak się fajnie uformował pień. Ale ma cudowne, kolorowe liście. Taka namiastka egzotyki. Możliwa do uprawy w naszym klimacie. Kończę już. Do widzenia.